Rok 3679. Rozbieżność czasoprzestrzeni nie pozwala mi określić dokładniejszej daty. Bilans finansowy Kosmicznego Unitarnego Towarzystwa Antyterroryzmu Satelitarnego stał się w konsekwencji tego zajścia bynajmniej niedodatni. Otrzymałem zgłoszenie o pilne wsparcie laserem kwantowym w okolicach gwiazdy Proxima Centauri. Mimo powagi sytuacji, górę wziął nade mną sentyment. Zawsze lubiłem historię i uniosłem się zachwytem, gdy uświadomiłem sobie, że w okolicy 4 lat świetlnych stamtąd kiedyś był nasz dom. Tyle nam powiedzieli. Próbowałem doszukać się chociażby wskazówki, co mamy na myśli mówiąc dom. Jednak wyglądało na to, że władze starały się zataić informacje o tym miejscu ze szczególnym priorytetem. To podżegało moją ciekawość i siłą rzeczy uniemożliwiło dbałość o szczegóły podczas przygotowania do akcji. Zebrałem z wielkiej sterty losowe akty uprawnień i ruszyłem do stacji. Panie pilocie, jeśli nie wystartuje pan w ciągu 2 minut, jakiekolwiek szanse na powodzenie są stracone! Zawołał do mnie jakiś podenerwowany pionek od radarów. Zamknij dupę! Odpowiadam i rzucam się na pokład zaaferowany. Odpalam stymulator pamięci ewokacji reakcji motorycznych i ćwierć minuty później uświadamiam sobie, jak mocno zjebałem. Przywołałem sekwencję dla niewłaściwego statku. Nigdy nie wierzyłem w koincydencję, ale na własne oczy widziałem, jak zamiast cofnąć się po aneks laserowy, mój statek wrzuca 2 i wpierdala się w tytanową ścianę. Nie było dużo czasu. Moje silne usposobienie alfy podpowiadało mi, że liczy się misja, a nie dyganie, czy za to stracę robotę. Protekcjonalnie krzyknąłem jeszcze raz: zamknij dupę! Do tego samego ciecia, który stał z opadniętą koparą pośrodku pomniejszonego ekspresowego narowu interakcyjnego startowego. Przeskoczyłem na drugi statek, manualnie cofnąłem się po balast i wyleciałem z bazy. Za sobą słyszałem tylko huk eksplozji. Dobrze, że zdech. GPS nie złapał przez całą trasę. Musiałem uszkodzić naszą satelitę. Niemniej snując marzenia o odkryciu własnej kolebki, plan tej podróży nosiłem ze sobą w głowie. Leciałem właściwie z pamięci. Czułem, jak lekkimi zakrętami ulatuje spełnienie moich fizycznych obliczeń. Po 20 minutach przekroczyłem strefę horyzontu i uzyskałem połączenie z wzywającymi pomoc antyterrorystami. Nie trwało ono jednak zbyt długo, ponieważ jak przeczuwał ten mały śmieć, spóźniłem się jakieś 30 minut. Od poszerzającego się pola rażenia eksplozji mogła uchronić mnie tylko natychmiastowa ucieczka przez pas meteorów. Kilka sekund odebrania tego feralnego kursu wystarczyło, by jeden z nich trafił moją kapsułę oraz żebym w związku z powyższym stracił świadomość. Pamiętam jedynie uczucie zasysania mojego ciała. Zasysania tak mocnego jak życie seksualne przy mistycznym trzecim Axio. Ocucił mnie prosty sygnał dźwiękowy prymitywnego, antycznego systemu rejestracji audio-wideo. Dalej siedziałem za sterami, więc bez zastanowienia, w kompletnym omoku, kontynuowałem podążanie wcześniej wyznaczoną trasą. Jakże wielkie było moje zdziwienie, gdy ni stąd, ni zawąd niezidentyfikowana siła jednym ruchem zatrzymała mój pojazd. W jednej chwili zrozumiałem, dlaczego przegrałem starcie z meteorem. Panie Franciszku, żeby już nie przedłużać, czy można jeździć bez świateł? Tak, to ja. Franco Transporter. Jeden z ostatnich ocalałych członków załogi greckiego tankowca Lotus.